Cześć moi drodzy, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem, o który dużo osób mnie prosiło, więc w końcu postanowiłam go dla Was zrobić. Dzisiaj będę mówić o aktorze, który swoją popularność zawdzięcza głównie rolom serialowym i komediowym. Na stałe zapisał się w pamięci Polaków. Złotopolscy, Graczykowie, seriale, które przez wiele lat towarzyszyły nam w naszej codzienności. Niestety, jak to często bywa, kiedy układa się w życiu zawodowym, w tym prywatnym, jest nieco gorzej. Aktor w swoim życiu przeszedł szereg naprawdę wręcz niewyobrażalnych tragedii. Na szczęście dzisiaj jest szczęśliwy. Jak wyglądała więc jego droga do szczęścia, a także jak rozwijała się jego kariera aktorska i dlaczego dzisiaj praca nie jest dla niego najważniejsza, o tym wszystkim Wam opowiem. Ale zanim przejdę do dzisiejszego tematu, chciałam Wam przedstawić partnera dzisiejszego odcinka, jakim jest marka Diablo Chairs. I tak, są to rogi, ale rogi znane w całej Europie i takie, które na pewno przyniosą dużo dobrego. Kto mnie ogląda regularnie, ten wie, bo często o tym wspominam, że niestety mam problem z bólami kręgosłupa, czasem mówię, że coś mnie delikatnie łupie w krzyżu niestety, a zbieranie materiałów do odcinków i montaż to długie godziny przed komputerem, które zresztą lubię, ale niestety plecy czasem odmawiają posłuszeństwa. Dlatego już od jakiegoś czasu rozglądałam się za fotelem, który może być dla mnie idealny. I kiedy trafiłam na Diablo Chairs, zakochałam się. I chociaż tak naprawdę są to krzesła gamingowe, a ja z grami miałam do czynienia ostatni raz za czasów świetności Pegasusa, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby używać go po prostu do pracy, bo jest mega wygodne. Ja mam tutaj poduszkę na szyję, która mnie często boli, a także na odcinek lędźwiowy. Mogę regulować sobie wysokość oparć, mogłam wybrać kolor, rozmiar. No i od kiedy go mam, praca nad odcinkami jest jeszcze przyjemniejsza. Dlatego jeżeli czasem wyczujecie, że Wasz kręgosłup nie może już znieść Waszego starego krzesła i chcecie w komfortowych warunkach pooglądać chociażby moje odcinki, to zajrzyjcie na stronę Diablo Chairs i zobaczcie, czy może coś Wam się spodoba. Być może znajdziecie coś dla siebie albo dla kogoś bliskiego. Link do strony zostawiam Wam w opisie i wrzucę Wam też tam konkretnie ten model, który ja mam. A tymczasem zapraszam Was do oglądania dzisiejszego odcinka. Paweł Wawrzecki urodził się 12 lutego 1950 roku w Warszawie. Niestety, dzieciństwo pana Pawła nie było łatwe. Wszystko zaczęło się od rozwodu rodziców. Kiedy pan Paweł miał 2 lata, jego rodzice podjęli decyzję o rozstaniu. Paweł został z mamą, jednak bardzo tęsknił za tatą i bratem. Starszy o 2 lata brat został z ojcem, a ja z mamą, ale bardzo płakałem za bratem, tatą, siostrami, taty i babcią. W rezultacie rodzice postanowili, że zamieszkam z ojcem, wspominał aktor. Przeprowadzka do domu taty nie sprawiła, że chłopiec stracił kontakt z mamą, ale już niedługo miało wydarzyć się coś, co przerosłoby niejednego dorosłego. Bo dziś może o tym pamiętać niewiele osób, ale był skandal, którym żyła cała Polska. I dotyczył on właśnie ojca Pawła Wawrzeckiego. Stanisław Wawrzecki był dyrektorem miejskiego przedsiębiorstwa handlu mięsem. Warszawa, Praga. 18 kwietnia 1964 roku został aresztowany na warszawskim lotnisku Okęcie, gdy wracał z grupą handlowców z podróży służbowej z Bukaresztu. Wszystko dlatego, że złożono na niego donos, jakoby miał przyjmować łapówki. Pan Stanisław przyznał się podczas procesu, że przyjmował łapówki od kierowników sklepów mięsnych. Za to przestępstwo w normalnym trybie groziłaby kara 5 lat pozbawienia wolności. Ale jako, że ten proces interesował opinię publiczną, odbył się w trybie doraźnym. Tryb ten nie był zgodny z konstytucją, ale sędzia zdecydował się wymierzyć karę nieodwracalnie zaostrzoną. Nie można się było od niej odwołać. 2 lutego 1965 roku ogłoszono, że Stanisław Wawrzecki zostaje skazany na karę śmierci. Niestety w tym przypadku nie wydarzył się żaden zwrot akcji, żaden cud. 19 marca 1965 roku przez powieszenie w mokotowskim więzieniu przy ulicy Rakowieckiej 37 został stracony ojciec Pawła Wawrzeckiego. W 2007 roku powstał spektakl teatru telewizji pod tytułem Afera Mięsna, który dotyczył właśnie tych wydarzeń. Paweł Wawrzecki w tym okresie komentował wydarzenia związane z jego ojcem. Nie był postacią kryształową, przyznał, że brał łapówki, choć na bestialską śmierć na pewno nie zasługiwał. Został na nią skazany przez powieszenie. Wyrok wykonano. Średnio się cieszę, że ten spektakl w ogóle powstaje. Nikt nie pytał mnie o zgodę. Nie byłem też konsultantem przy produkcji, mówił w rozmowie z Super Expressem. W momencie śmierci swojego ojca Paweł Wawrzecki miał 15 lat. Nauczyciele w liceum nie życzyli sobie, żebym ja
Taka czarna owca chodził do ich szkoły. Babcia i ciocia przeniosły mnie do technikum z dala od domu. Wyobrażacie sobie to? Nie dość, że dziecko przeżywa taką tragedię, taką traumę, to jeszcze na dodatek nauczyciele zachowują się w ten sposób. Nauczyciele, którzy powinni teoretycznie dziecko bronić. Przecież nawet gdyby faktycznie ojciec Pawła Wawrzeckiego był strasznym przestępcą, gdyby miał dużo gorsze rzeczy na sumieniu, to czy tak naprawdę jego syn powinien za to ponosić jakąkolwiek karę? Czy nie wystarczającą karą jest to, że stracił ojca? Natomiast 2 lata po śmierci ojca spotkał się z mamą, po długiej przerwie. To jest twoja mama, przedstawiono mi ją. Podałem jej rękę, ale nie udało mi się sklecić nas w rodzinę. A dopiero wiele lat później Paweł Wawrzecki dowie się, że jego matka była na spektaklach premierowych, w których grywał. Z odległości śledziła jego karierę i cieszyła się jego sukcesami. Pewnie była bardzo nieszczęśliwa, że nie ma przy sobie nas, swoich dzieci. Ale ja nie mam do siebie żalu. Tak po prostu ułożyło się moje życie. I paradoksalnie bardzo często jest tak, że jeśli ktoś przeżyje takie tragedie w życiu, to później, choć ta energia przychodzi nie wiadomo skąd, ma bardzo dużo mocy i siły, żeby rozbrajać wręcz innych, rozśmieszać. Faktycznie tak było z Pawłem Wawrzeckim. Z tego właśnie najbardziej go zapamiętaliśmy. I mimo tak trudnych doświadczeń już na studiach również koledzy właśnie tak go wspominali. W wieku 25 lat ukończył studia aktorskie i zadebiutował na małym ekranie. Początkowo grywał głównie w epizodach. Nie do końca od razu poznano się na jego komediowym talencie. Ale od ukończenia studiów związał się z teatrami współczesnym, narodowym i na Woli. A jego ekranowym debiutem była rola w filmowej adaptacji Mazepy. Zagrał także w filmie Akcja pod Arsenałem oraz w Spirali, a także epizod w Misiu. Natomiast już na studiach Paweł Wawrzecki poznał swoją miłość. Wiele osób mówiło, że pasują do siebie niesamowicie. Ona, również aktorka, Barbara Winiarska, była siostrą Marii Winiarskiej, żony Wiktora Zborowskiego. Bardzo dobrze się rozumieli, mieli podobne poczucie humoru, wręcz byli nierozłączni, stanowili świetną parę. A można nawet w pewnym sensie powiedzieć, że czworokąt, ponieważ pani Barbara z Marią, swoją siostrą, była naprawdę bardzo mocno związana. Panie, jak przyznacie, są też do siebie bardzo podobne. Były właściwie nierozłączne, mama ubierała je tak samo, dlatego wiele osób myślało, że są bliźniaczkami, choć tak nie było. Kiedy śpiewałyśmy w duecie siostry winiarskie, często ludzie się dziwili, że jesteśmy tak idealnie zgrane. Ten sam gust, stuk obcasa, ale dla nas to było oczywiste. Byłyśmy jednym organizmem, wspominała Maria Winiarska dla Wysokich Obcasów. A pani Barbara i pan Paweł świetnie potrafili rozśmieszać innych. Byli bardzo wrażliwi na ludzi i świat, ale też zarażali optymizmem. Naprawdę można było odnieść wrażenie, że oni się niczego nie boją, że uważają, że nic w życiu złego ich nie spotka i że będą zawsze szczęśliwi. Niektórzy nawet mówili, że byli bardzo podobni do siebie, nie tylko z wyglądu, ale i z charakteru, jak brat i siostra. Ale oni nie traktowali się jak rodzeństwo. Szybko poczuli, że jest między nimi coś więcej. Nawet coś więcej niż ta zwykła chemia. Wszystko stało się jasne, gdy pan Paweł pewnego dnia zachorował, no i pani Barbara poszła ugotować mu zupę, ale wzięła ze sobą butelkę wina, no i tak już została. To była genialna para, wspominał Emilian Kamiński. A 4 lata po ukończeniu studiów siostry stanęły na ślubnym kobiercu. Tak, dokładnie, ponieważ śluby sióstr winiarskich odbyły się tego samego dnia. A nawet panie miały takie same sukienki ślubne. Pan Paweł i pani Barbara byli zachwyceni. Dobrych wiadomości zresztą wcale nie był to koniec. Zarówno pani Maria z panem Wiktorem, jak i pani Barbara z panem Pawłem spodziewali się dzieci nawet na ten sam termin. Jednak to pani Barbara urodziła wcześniej. Córkę, której nadała imię Ania. Dziewczynka była zdrowa, otrzymała pełną skalę punktów. Ale już po kilku miesiącach okazało się, że dziewczynka ma problemy i zdiagnozowano u niej dziecięce porażenie mózgowe. Basia ciągle pytała dlaczego. Dlaczego nas to spotkało? Dlaczego mnie? Dlaczego ją? I ciągle powtarzała, może ja byłam za wesoła, wspomina Paweł Wawrzecki w rozmowie dla Wysokich Obcasów. Różni specjaliści mówili nam, że chore dziecko to chore małżeństwo i lepiej przygotować się na jego rozpad, mówił aktor w wywiadzie dla magazynu Rewia. Niestety te słowa okazały się być prorocze. Opieka nad chorym dzieckiem wymagała bowiem od pary bardzo dużego poświęcenia. Pani Barbara zrezygnowała z kariery dla córki, a pan Paweł pracował od dnia do nocy, żeby móc swoim kobietom zapewnić jak najlepsze życie. Oczywiście musiało się z czasem odbić na ich relacji. Kiedy Ania skończyła 2 lata, było źle. Leżała bez ruchu. Trzeba było do niej wstawać kilkanaście razy w nocy. Zmienialiśmy się stale, ale potem Basia zaczęła za nią spać. I już nie myśleliśmy, czy my jesteśmy fajną parą, bo to odeszło na dalszy plan.
Mieszkaliśmy w bloku za żelazną bramą. Karaluchy, pluskwy i ciągłe pytania sąsiadów: a dlaczego córeczka jeszcze nie chodzi? Relacjonuje. No, powiem wam, że z tymi wścibskimi pytaniami zdarza się mierzyć bardzo często nie tylko gwiazdom, ale także zwykłym ludziom. Pamiętajmy, żeby się zastanowić, czy na pewno nasze pytanie, które wynika tylko z ciekawości i pewnie często nie mamy złych intencji, tylko się po prostu nie zastanowimy, nie sprawi jednak komuś przykrości. I jeszcze na domiar złego, jeśli chodzi o sferę zawodową, u pana Pawła wcale nie było wtedy najlepiej. Propozycje po prostu nie przychodziły. Para starała się zarabiać jak mogła, więc wyjeżdżali w poniedziałki na trasy po Polsce z teatrem. Taki wesoły autobus. Basia była tam dzielna, tylko nerwowa. A na scenie tańczyła, śpiewała, wszystko tak jak trzeba, opowiadał mąż aktorki. Pan Paweł, żeby zapewnić rodzinie byt, pracował nawet przez jakiś czas na czarno w Londynie. Jako stolarz. W tym okresie także kupili stary, przedwojenny dom, który wymagał jednak generalnego remontu. I tu, w tym domu, wszystko zaczęło się powoli zmieniać. Myśmy zrozumieli, że to nie jest kara, tylko wyzwanie, wyznał aktor dla Wysokich Obcasów. Ale nadal bardzo dużo pracował. Po jednej roli zaczęła się pojawiać druga, w końcu nie narzekał na brak propozycji i co za tym idzie również na brak pieniędzy. Udało się reżyserom w końcu dostrzec w nim to ciepło, tę energię, które biło od niego z ekranu i zaczęli obsadzać go w rolach, które właśnie te sympatie miały budzić. Zaczęło się jednak najpierw od Teatru Kwadrat, a także od kabaretu Olgi Lipińskiej. W międzyczasie też niewiele brakowało, a to właśnie pan Paweł zamiast Karola Strasburgera prowadziłby być może do dziś Familiadę. Na pewno dużym przełomem dla niego był 1998 rok, a także początek serialu Złoto Polscy, gdzie wcielał się oczywiście w jedną z głównych postaci, Wiesława Gabriela, syna Eleonory i komendanta posterunku policji na Dworcu Centralnym w Warszawie. Dzięki tej roli był trzykrotnie nominowany do telekamer. Już rok później natomiast zaczęto kręcić Graczyków, którzy później zmienili nie bez powodu zresztą nazwę na Buła i Spuła, czyli Graczykowie. A to dlatego, że pan Paweł wcielał się właśnie w postać Buły, sąsiada Graczyków, który jednak budził tak dużą sympatię widzów, że w końcu stał się główną postacią serialu. No i oczywiście też na pewno pamiętacie te role w serialu chociażby Matki, Żony i Kochanki czy Daleko od Noszy, którego ja akurat nie bardzo lubiłam, ale być może jest tu jakiś fan. Natomiast trzeba przyznać, że przez to, że tak dużo było problemów w domu, a pan Paweł tak dużo czasu spędzał poza nim, para zaczęła się od siebie oddalać. I to doprowadziło do romansu aktora z aktorką Agnieszką Kotulanką, którą oczywiście pamiętacie z Klanu. Para była ze sobą jakiś czas, łączyły ich bardzo duże emocje, jednak aktor nie zdecydował się zostawić dla pani Agnieszki rodziny. W tym epizodzie zdecydował się wrócić do domu, ale relacje z panią Barbarą już nigdy nie były takie same. Pani Barbara nie ukrywała, że było to dla niej bardzo trudne przeżycie, ale nie obarczała męża winą. To bolesne, ale trzeba o tym mówić. Trzeba mówić delikatnie. Kto tak naprawdę może wiedzieć, czy to Ania oddaliła nas od siebie? Mówiła w Oliwii w 1998 roku. Niestety, pani Barbara zmarła nagle w 2002 roku. Wtedy pan Paweł musiał w pełni przejąć opiekę nad córką, dzieląc życie prywatne z obowiązkami zawodowymi. Jesteśmy sami, przebywamy we dwoje w domu, bez osób do pomocy, ale musimy sobie jakoś radzić. Jestem przygotowany psychicznie do trudnych sytuacji. Umiem uprać, posprzątać, ugotować, mówił w wywiadzie dla Wiwy. Aktor w 2009 roku jednak na nowo ułożył sobie życie. Wziął ślub z Izabelą Roman. Kobieta dorobiła się fortuny na biznesie farmaceutycznym. Para poznała się w Chicago na jednym z bankietów po wystawianym tam spektaklu Teatru Kwadrat. I kilka lat żyli na odległość, ale zdecydowali się na ślub właśnie w 2009 roku w walentynki. A w podróż poślubną wybrali się do Colorado. Tamtej pory Paweł Wawrzecki przekonuje, że jest osobą bardzo szczęśliwą. Jego życie się odmieniło, na nowo poczuł, co to miłość. I od tamtej też pory dzieli swój czas między Polskę, w której pracuje, a także w której opiekuje się swoją córką, a Stany Zjednoczone, gdzie spędza czas z żoną. Moja nowa rzeczywistość jest taka, że częściowo mieszkam w Stanach, a częściowo w Polsce. Tu pracuję, tu jestem potrzebny zawodowo, tam jestem potrzebny inaczej. 4 razy do roku tam wyjeżdżamy. W zeszłym roku byłem 100 parę dni w Stanach Zjednoczonych. Mówią, że rzadkie widywanie sprzyja. I jest coś w tym, że może ta rozłąka powoduje, że bardziej przyciąga nas do siebie? Tutaj mam córkę, która potrzebuje mojej stałej opieki, ale to wszystko jest jakby za nami. I tak sobie układamy życie. Jest fajowsko. Moja żona też ma córkę, która studiuje w Nowym Jorku, więc w sumie mam dwie córki.
I pan Paweł mówi, że jest zachwycony tym, jak jego córka sobie radzi. Ma już 40 lat i mimo swoich problemów naprawdę świetnie daje sobie radę w życiu. Pan Paweł dzięki temu może też skupiać się na tym, żeby jesień jego życia była naprawdę szczęśliwa. Co w sumie całkiem go zaskoczyło. Sam nie myślałem, że jeszcze mi się ułoży tak kolorowo w późnym wieku, że się ożenię, że będę obywatelem Ameryki, mówił krótko po ślubie. I oczywiście pan Paweł nie zrezygnował też z kariery w Polsce, rzadziej tu bywa, rzadziej grywa, ale jednak pozostaje aktywny zawodowo. Para kupiła także mieszkanie w Sopocie, by tam wypoczywać, kiedy są w Polsce. Lubię bardzo Stany, żyję w podróży, ale coraz więcej potrafię wygospodarować sobie czasu, żeby korzystać z życia. To piękny kraj. W czasie pandemii życie pana Pawła jednak uległo zmianie. Oczywiście, jak wiecie, granice zostały zamknięte i nie można się było przemieszczać. Pan Paweł na ten czas zdecydował, że wróci do Polski, żeby jego córka nie została na tak długi czas sama. Oboje nie bardzo wiemy, jak długo jeszcze przyjdzie nam tak żyć, ale jednocześnie moja córka wie, że jestem z nią w domu, bo teatr zamknięty i do Stanów Zjednoczonych nie wyjadę, bo są zamknięte granice. Pandemia zamknęła także drogę Ani do zajęć, na które uczęszczała. Emocjonalnie jest świetnie rozwinięta, natomiast na inne sytuacje reaguje jak małe dziecko, mówi. Ale jak sam przyznał, córka korzysta z popularności taty, ponieważ uwielbia jego kolegów po fachu. Podobają jej się niektórzy moi koledzy, jak Andrzej Grabarczyk czy Paweł Małaszyński. Bardzo lubi z nimi rozmawiać, a ja nie mogę jej tego zabronić. Jest zainteresowana wszystkim, co się dzieje wokół niej i zdrowiem każdego członka naszej rodziny. Bardzo się martwi, gdy ktoś choruje, wyznał. Ale oczywiście rozpisywano się jakiś czas temu, że Paweł Wawrzecki teraz dużo czasu spędza w Stanach, więc być może tam będzie próbował zdobywać jakieś role. Jak sam przekonuje, ani nie przeszło mu to przez myśl. Chodzę na kilometrowe spacery po plażach, a tak w ogóle to zwiedzam. Lubię wsiąść w samochód i sobie jechać przed siebie. Ostatni czas nie był też łatwy dla Pawła Wawrzeckiego i jego żony, ponieważ zmarła jego teściowa. Większość pamiątek po pani Annie przekazali do Polskiego Muzeum w Chicago. Odeszła, ale zostało po niej tyle wspaniałych wszelakich rzeczy. Postanowiliśmy to wszystko przekazać, żeby radowało oczy odwiedzających to miejsce, wyznał Paweł Wawrzecki z rozmowie z Rewią. Pan Paweł jednak nie może do końca być spokojny, ponieważ coraz częściej martwi się tym, co stanie się z jego córką, gdy on już niestety nie będzie na tym świecie. Wolałbym, żeby to była inna kolejność. Pamiętam, jak moja Basia mówiła o tym, co się stanie, gdy jej nie będzie. Ale ja nie zastanawiam się nad moim odchodzeniem. Nie przywołuję tego, bo wiem, że Anka miałaby wtedy bardzo ciężko. Ale jednocześnie mam świadomość, że tacy ludzie jak Ania muszą potem jakoś żyć. Bez tej osoby, do której się przyzwyczaili. Żyją z bólem i ze świadomością, że tego kogoś już nie ma. Ale zostają im po nim wspomnienia, mówił Paweł Wawrzecki. A od tego roku pan Paweł należy do kabaretu Pandemon. A od 6 marca gra także w serialu Kowalscy kontra Kowalscy, gdzie wciela się w Zenona Kowalskiego. Na dziś to już wszystko, to koniec tej historii. Dajcie znać, czy wiedzieliście o tym, z jakimi problemami zmaga się ten popularny aktor w swoim życiu. Dajcie także znać, czy chcielibyście odcinek o siostrach winiarskich, ponieważ zafascynowała mnie ta relacja i być może będzie to również taki ciekawy odcinek właśnie o tych siostrzanych relacjach, bo przecież nie tylko samymi romantycznymi relacjami człowiek żyje. Więc jeśli Was to interesuje, dajcie znać w komentarzach i chętnie zrobię taki odcinek. I nie zapomnijcie także zajrzeć na stronę Diablo Chairs, być może jakiś fotel czeka tylko i wyłącznie na Was. Jeszcze raz dzięki za dziś i do zobaczenia, kochani. Trzymajcie się. Cześć!